Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nakręcę dla Was materiał z odchwaszczania kukurydzy. Będzie to odchwaszczanie kukurydzy sianej bezorkowo po przężycie na kiszonkę. I słuchajcie, w tym odcinku pokażę Wam mój w sumie test, w którym testuję, można powiedzieć, dwa środki, dwa sposoby. Opieram się akurat w tym roku na Syngencie, ale to nie to, że promuję czy coś, tylko po prostu takie produkty sobie zakupiłem w zimę, bo po prostu bardzo fajnie to cenowo wychodziło i będziemy robić to w dwóch etapach. Mam pole, które odchwaszczałem tydzień temu i było to zrobione doglebowo-dolistnie, natomiast dzisiaj jedziemy zabieg typowo nalistny. I już Wam mówię, o co chodzi. Jesteśmy na polu, na którym było przężyto na kiszonkę i 31 maja tutaj została zasiana kukurydza. To jest rosomak z HR Smolice V240-250 zasiany 31 maja. Jak widzicie, on ma 1, 2, 3, 4, 5. Pokazuje się szósty liść. Także można powiedzieć, że kukurydza do szóstego liścia toleruje jeszcze jakieś herbicydy, natomiast później już coś tam będzie się objawiało jakimiś tam poparzeniami czy przypaleniami. Dzisiaj odchwaszczamy Elumisem. Elumisa dajemy górną dawkę, czyli te 1,5 litra na hektar, plus dodajemy do tego, można powiedzieć, że niecałe 30 gram nikosulfuronu, tak żeby w tej dawce na hektar było 60 gram nikosulfuronu, żeby zwalczyć te chwasty jednoliścienne, jakimi jest właśnie przężyto, jakaś tam życica. Jeżeli się pesz pojawi, no to też ma to wziąć. Jak widzicie, jest zachwaszczenie. Dzisiaj mamy 3 tygodnie od siewu kukurydzy, no i to zachwaszczenie jest spore. Zdecydowałem się w tym roku przetestować te dwa warianty, dlatego że w następnym roku tej kukurydzy będzie troszkę więcej i chciałbym mieć też coś sprawdzonego, żeby już się nie borykać za rok z problemem, co właśnie dać na kukurydzę sianą bezorkowo, żeby to było po prostu nie za drogo i skutecznie. Także na tej plantacji mamy Elumis plus 20 tam parę gram nikosulfuronu, tak żeby było 60 w tej całej dawce na hektar. Do tego będzie też pokazane pole, na które jest zrobione bezorkowo, tylko w zabiegu doglebowo-dolistnym. Na tamtym polu poszły też dwa środki, też jeden z Syngenty, także też Wam wszystko pokażę. Na tą chwilę powiem Wam, że na kukurydzy niedoborów jako takich nie widzę. Może magnezu. Mi się wydaje, że magnezu tutaj brakuje. Jak widzicie, tutaj gdzieś delikatnie może fosforu. Natomiast w żadnym kawałku tego pola nie ma jakiejś tam żółtej kukurydzy czy tego typu. Z pobieraniem składników tutaj nie ma problemu, bo jest to późna siana kukurydza. Zdajecie sobie z tego sprawę, że po prostu było ciepło, więc to pobieranie tych składników jest lepsze, nie to co te kukurydze siane w terminie, czyli one po prostu dostały zimna, miały też z tym problem, tutaj tego nie mamy. Natomiast no wiadomo, opóźniony siew też daje nam takie efekty, że no niestety ta kukurydza tak dobrze nie będzie wyglądała. Moi drodzy, jesteśmy tutaj na poprzeczu i powiem Wam, że tutaj, gdzie na przykład na poprzeczu było zrobione dwa razy gruberem, czyli można powiedzieć w jedną i w drugą stronę, tutaj zachwaszczenie w tym systemie bezorkowym jest no dużo, dużo, dużo mniejsze. Sami zobaczcie, tu było cztery poprzeczniaki, były zrobione gruberem i odtąd no się zaczyna, można powiedzieć, istny gąszcz. A tutaj, jak widzicie, bardzo dobrze to wygląda, jakieś tam pojedyncze chwasty. Z drugiej strony teraz można się zastanowić, czy nie zrobić po prostu dwukrotnie gruberem i efekt taki by był, tak? Wiadomo, że tu talerzówka też była oczywiście dwa razy, także nie można do końca powiedzieć, że to było tylko zrobione dwa razy gruberem, tylko dwa razy gruberem i dwa razy talerzówką, więc no ale efekt jest jaki jest. Mimo wszystko no nie wiem, czy by to ekonomicznie się spinało tam, czy po prostu by to dawało radę, także
raczej tej chemii i tak byśmy aż tyle mniej nie dawali, a czasu pewnie by nam to dużo zjadło. Jesteśmy teraz na tej kukurydzy, gdzie odkwaszałem tym drugim sposobem. Tu też poszedł produkt Syngenty, czyli poszedł Lumax i poszedł do tego nikosulfuron 40 zwykła. W Lumaxie, tak jak wiecie, jest S-metachlor, telbutoroazyna i mezotrion, jeżeli się nie mylę. Tu dałem 2,5 litra Lumaxa plus 1,5 litra Ikanosa, czyli 60 gram wychodzi z tego. I to opryskałem w fazie trzeciego liścia i powiem wam szczerze, że gdzieś, gdzieniegdzie oczywiście wylatywał ten czwarty liść, gdzieś tam było widać. No i muszę się szczerze przyznać, że delikatnie to rozwiązanie tą kukurydzę przyhamowało. Tak jak sobie spojrzycie, no to ona też ma 5 liści już, ale ona wizualnie jest słabsza. Jest słabsza niż ta, którą przed chwileczką odkwaszczałem. I widać to, mocno to widać. Zobaczymy po prostu, czy tamta będzie tak przyhamowana jak ta. No jednak ta dawka Lumaxa mogła delikatnie przypalić i przypaliła, bo te przypalenia, powiem wam, że są. I teraz to może już nieznacznie to widać. Natomiast jak ja tu byłem 3 dni po tym, że tak powiem, zabiegu herbicydowym, no to widziałem. Nie można powiedzieć, bo jeżeli chodzi o czystość, na razie jest perfekt. Tutaj nikosulfuron dobija jednoliścienne, czyli jakieś te prosowate takie, no wiecie, przężyto, życicy kawałek. No ale trzeba przyznać, że ją przyhamował ten Lumax, troszeczkę ją przyhamował. Może po prostu mniejsza dawka, może 2 litry i 1,5 litra nikosulfuronu, może byłoby to lepszym rozwiązaniem. Może to była po prostu delikatnie za późna faza. Powiem wam, że jak robiłem takie rozwiązanie 3 lata temu albo 4 lata temu, to dawałem 2 litry Lumaxu i tylko, że w fazie takiej właśnie, można powiedzieć, 1-2 liście, no to nie było przypaleń w ogóle. Natomiast tutaj może ta kukurydza, ona warunki miała super, tu jest nawet lepsza gleba niż tam. Można powiedzieć, że to jest taka czwarta B tutaj, jak może nie tu górką, ale tutaj im bardziej w dołek, tym lepsza i myślę, że tu jakaś czwarta B, no tak myślę, no nie, jest to dzierżawa, więc nie wiem, jaka tam dokładnie, ale myślę, że to taka czwarta B będzie. Zobaczcie, tutaj jest to przypalenie jednak, no i nie ma co się oszukiwać. Przyhamowało tą kukurydzę, tam jest dużo lepsza, natomiast no tutaj jest wyczyszczone. Zobaczymy efekt Lumisa plus nikosulfuron, czyli tak, tutaj mamy 2,5 litra Lumaxa plus 1,5 litra nikosulfuronu 40, czyli razem było 60 gram. Tam poszedł 1,5 litra Lumisu plus do tego 0,5 litra Ikanosa, czyli nikosulfuronu, czyli 20 gram nikosulfuronu tam z hakiem, do tego Lumis. Zobaczymy, jak te dwa rozwiązania sobie po prostu poradzą. To pryskałem w fazie 3 liści, tamto w fazie 6. Zobaczymy, czy teraz tamtą kukurydzę przyhamuje i czy będzie różnica. Dwa produkty syngentowskie, Ikanosa miałem, już nie pamiętam, z Nufarmu chyba, ale nie pamiętam, co to jest już za producent. A można powiedzieć, że Lumis to jest nikosulfuron z mezotrionem, tam 33 gramy chyba w litrze są nikosulfuronu, więc dorzuciłem 20, czyli tam wyszło chyba prawie 70. No i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Powiem wam później, jak to nagram wam później, jak to rozwiązanie wyszło, bo sam jestem ciekaw. Ekonomicznie te rozwiązania, powiem wam, że bardzo podobnie. No kurczę, tutaj jest czyste to pole i może tak nie widać, ale ja widzę, że ta kukurydza no jest przyhamowana przez ten Lumax. Chwasty też są. Jeżeli tamtą przypali, no to znaczy, że za duże troszeczkę dawki. A jeżeli chwasty weźmie, a kukurydzę przypali, tak? Tutaj już wiem, że no wydaje mi się, że te chwasty to wyczyszczone są bardzo mocno. Przebarwień nie ma. Jakby się chcieć doszukiwać, to może delikatnie tutaj obramówka liścia się robi fioletowa, czyli ten fosfor.
Tu widać, że przez sarny jest obgryziona troszeczkę ta kukurydza. Też rosoma kwao 240-250, siane na 2,5 cm 31 maja bodajże, albo 1 czerwca, ale chyba 31 maja. Jeszcze wam pójdę, pokażę na taką trawę, gdzie było po prostu bardzo, bardzo duży wyrzut życicy. Ja to robiłem gruberem wtedy, to tam aż John Deere miał ciężko, po prostu było bardziej, można powiedzieć, zbite. Tam jest taka najcięższa, no po prostu dołek taki, więc to bardzo, bardzo miał ciężko ten ciągnik, ta gleba nie była przerobiona mocno. No i pierwsza sprawa, że duży, można powiedzieć, duży wyrzut tej życicy, ale to zaraz wam pokażę. Tutaj, jak możecie zauważyć, zaczynają się takie kępki trawy. To jest życica, której Quelex Complex Pack nie zwalczył na jesieni. I tutaj nie odda tego tak kamera, bo już widzę tutaj w obiektywie, że jest to mało widoczne, ale są takie kępki. One się robią żółte od właśnie tego nikosulfuronu, bo nikosulfuron jest na jednoliścienne. I zobaczymy, czy to weźmie. Mam nadzieję, że tak, że ta kukurydza zaraz ruszy z kopyta. Także takie zachwaszczenie, no kurczę, nie oddaje tego ta kamera. Powiem wam, że tutaj jest taki burz, można powiedzieć. I jednak coś to wzięło, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj nawet widzicie ciężkie wschody. Tutaj nawet kukurydza dwa razy mniejsza. Jakieś tu jest po prostu zastoisko. Coraz z roku na rok lepiej się to, lepiej to wygląda, natomiast no na tą chwilę jeszcze jest to po prostu za mało doprawiona gleba, moim zdaniem. Jeszcze by się przydało po prostu więcej koni do tych ciągników, żeby bardziej to przerobiły, tą glebę przed tym siewem, albo lepszy wał po prostu. Na razie dysponujemy takim sprzętem, no i tak to, moi drodzy, będzie wyglądało. Ja tu sobie właśnie już odchwaściłem tamto pole, tam mieliśmy hektar 40 i tu mamy 60 arów. 2 hektary kukurydzy w tym roku tylko. Pewnie będzie to na kiszonkę, bo żeby sobie zrobić taki zapas pomiędzy gdzieś przejściem cielaków jednych a drugich, żeby po prostu otworzyć tą małą pryzmę, żeby, jeżeli duża się skończy, po prostu żeby otworzyć małą pryzmę i zrobić takie przejście. Ta pryzma z 2 hektarów nie będzie duża, będzie ją się wolno wybierało, więc na taki początek dla małych cieląt jak najbardziej w porządku. No tutaj balotów nie zrobimy, więc zawsze się robi tak, że się kończy tą dużą pryzmę, na przykład z mieszanki gorzowskiej czy tam z trawy, i potem się po prostu dopasa to sianem, przyjeżdżają nowe cielaki. Też znowu siano. Później, jak już trochę zaczynają jeść, no to można otworzyć albo pryzmę, albo delikatnie baloty. Jeżeli chodzi o odcinek o hodowli, no to będzie już niedługo. Zamiaruję coś nagrać. Ale powiem wam, że na razie to czasu średnio było. I ciężko po prostu coś tam nagrać. Ale jak dzisiaj po prostu odchwaszczałem, dzisiaj macie taki odcinek bardziej merytoryczny, bardziej taki, żeby po prostu ktoś tam sobie jakieś rozwiązanie sprawdził. Dużo tutaj można powiedzieć, że nie nagrywałem z jakiegoś tam jazdy w ciągniku. Natomiast no tutaj chodzi o to, czy ta kukurydza siana w tak późnym terminie, czyli 31 maja, ma jeszcze sens. Na ziarno myślę, że jak najbardziej te VO200-220 można siać jeszcze w tak do końca lipca. Jakieś tam przy dobrej glebie myślę, że nawet ktoś tam pod 10 ton może podejść, jak dobra gleba. Natomiast tutaj na naszych glebach, no to jakbyśmy siódemkę zebrali, czy tam ósemkę na takiej mokrej kukurydzy, na takiej glebie właśnie u nas na ziarno, no to by było super. Natomiast no takiej kukurydzy, jak widzicie tutaj, na kiszonkę około 40 ton zielonej masy da się zebrać. My to co roku praktykujemy. W tym roku nie strip till, w tym roku uprawa bezorkowa, ale można powiedzieć, że uproszczona, czyli tutaj poszedł gruber na 15-20 cm, potem talerzówka na 5 cm, siew na 2,5 cm. Jakie nawożenie? Jeszcze powiem, 350 litrów RSM-u z siarką, do tego przedsiewnie oczywiście, 370 kg kornkali 3 tygodnie przed w ogóle koszeniem pszenżyta, czyli w łan po prostu pojechałem z kornkali 370 kg.
i w Polida poszło chyba tam ponad 150 kg. W podsiewacz poszło ponad 150 kg polidapu. Także moi drodzy, tak to wygląda. Na tą chwilę jeszcze nie można bardzo powiedzieć o tym, jak ta kukurydza sobie radzi, czy będzie miała jakieś niedobory. Na razie ich nie widać. Widać lekkie przypalenia po herbicydzie. Tu można powiedzieć, że ta dawka mogła być troszeczkę mniejsza. Czyli jak będziecie u siebie próbować, to możecie spróbować 2 litry Lumaxa i nie wiem, ten litr nikosulfuronu, jeżeli nie macie dużego zachwaszczenia. Ja tu nie ukrywam, powiem wam, że bałem się, że ta życica tam po prostu będzie bardzo ciężkim chwastem do zwalczenia i dałem właśnie 2,5 litra Lumaxa i 1,5 litra nikosulfuronu, bo z jednej strony mówię, wolę przypalić sobie tą kukurydzę, tak jak to pan Cezary Wincenciak mówił o słoneczniku. Wolę sobie przypalić tą kukurydzę, ale później mieć czystą, niż mieć po prostu ją dużą, a później sobie nie móc poradzić z chwastami, co z tego, że ona pójdzie w górę nieprzypalona przez herbicyd, jak będzie po prostu później zarastała, tak jak w tamtym roku mi zarastała kukurydza. Więc dlatego zdecydowałem się na te większe dawki. Zdawałem sobie sprawę, że może przypalić, ale mimo wszystko zaryzykowałem, bo tak jak mówię, no to przypalenie ona sobie poradzi, tak? Mamy super warunki, tu jest, powiem wam, wilgoć, nie można narzekać u nas na wilgoć. Jeżeli byście mieli jakieś tam pytania do mnie w komentarzu, to zapraszam. Zabieg ogólnie uważam za udany, bo tutaj jak widzicie te chwasty mocno zwalczone, ale okaże się, czy po prostu bardziej opłacało się robić powschodowy, czy doglebowo-dolistny. Doglebowo-nalistny, może tak to ładnie ujmę. Także moi drodzy, w tym odcinku to będzie wszystko. Trzymajcie się, do następnego tygodnia. Cześć.